Cześć mama. Zawsze mówisz, że nic z tego nie rozumiesz, to patrz, dzisiaj specjalnie dla ciebie. Taki parking, nic specjalnego, ale zaraz będzie przejażdżka po lesie. Dzisiejszą wycieczkę rozpoczynam od poszukiwania nowych tras. A jak to robimy, zapewne pytasz. Także robimy to tak, mamy taką aplikację, nazywa się Strava. I tutaj inne ludki też sobie jeżdżą po lesie. I jak oni sobie po tym lesie jeżdżą, to na tej aplikacji, w tym miejscu, gdzie oni sobie jeżdżą, pojawia się taka czarna linia. I to oznacza, że tutaj na przykład w tym miejscu jest jakiś nowy track. Ten, na którym tutaj stoimy, nie ma go jeszcze, ale z tajnych źródeł wiem, że coś tutaj się odbywało, jakieś roboty, także jadę to zobaczyć. No to jedziemy w te wrytepy. Nawet się dało przejechać, ale to wygląda. Jakieś prace tutaj się odbyły. Idziemy wolno, bo pierwszy raz jedziemy po tym, nie wiadomo co tutaj może być. Tam mam dwie linie, górna, dolna, dolną. Nic nie wyschło. Jak się spodziewałem. Jakichś specjalnych tutaj trudności nie ma. Jeździmy tylko jak w maśle. Tak grząsko i ślisko. Jest taki facet, nazywa się Fisher. O! Tutaj jump. Co ja tu mówiłem? Jest taki facet, nazywa się Fisher. Dobrze po 50 i wymiata tutaj i budują po lesie. Mają chłopaki czas. No i całkiem fajnie. Tak na dobrą sprawę to nie jest nowy szlak, to jest szlak, który był i został zniszczony przez wycinkę i teraz został odrestaurowany. Dobra, teraz jedziemy pod tą wielką górę tam i pokażę ci widoczki z góry. Nie ma też jakiegoś wielkiego wspinania, ale w niektórych sekcjach, powiem, można się zmęczyć. Także trochę wysiłku i ruchu jest. Nawet na e-bike'u. Rzadko tą trasą jeżdżę. O, drzewo leży. No nie, to jest za duże, żebym ja się bawił przeskakiwanie, to będziemy na piechotkę. Chociaż w sumie nie było aż takie duże, można było spróbować. O Jezu. Zła przyrzutka. Takie luźne kamyki tutaj. Zobaczymy, czy wjedziemy. Nie, bez problemu. Takie górki to w lecie jest problem, jak nie ma żadnej przyczepności. A w ogóle za chwilę pokażę ci rower z bliska, bo ty się zawsze martwisz, że ja się kiedyś porządnie wyłożę. To żeby cię trochę uspokoić, pokażę ci, co to jest za maszyna, bo ty tak na dobrą sprawę to nie zdajesz sobie sprawy, że to nie jest Wigry. Dwie rzeczy, patrz, które mnie tutaj ratują w większości przypadków. Jak się pomylę, oczywiście, mylić się jest rzeczą ludzką. Taki to ma widelec. Patrz, jakie to jest grubaśne. Także jadę w większości przypadków jak na magicznym dywanie. A tu jest amortyzator tylny, który pomaga w przyczepności tylnego koła. I dlatego, zaraz się wywalę, jak to powiem, dlatego się nie wywalam. Ale i też nie dlatego. Trochę już jeżdżę, trochę coś tam się nauczyłem. Także nie jest źle. Mam nadzieję, że już teraz się aż tak nie martwisz. Idziemy tu na szczyt, zobaczymy co stąd widać, bo tutaj wyżej już chyba nie będzie. Tutaj co prawda widok nie powala na kolana, ale patrz, masz las praktycznie cały dla ciebie. Nie ma nikogo, także w tygodniu po pracy jest dobry czas, żeby tutaj przyjechać. Na pazurki. Trochę luźno, trzeba trollować, nie hamować za dużo. Pojechaliśmy w tą stronę, musimy jechać tędy. Przejeżdżamy przez taki tutaj strumyczek i wspinamy się na drugą stronę lasu. Tak. Znowu luźno. Przy rowerze ze wspomaganiem trzeba docisnąć tylne koło, żeby miało się czego złapać i wtedy nie ma problemu. Także odchylamy się trochę do tyłu i bez problemu się wspinamy. Nie nagrywam ci tutaj wszystkiego, bo byś przysnęła z nudów, także będą troszkę cięcia, żeby tu miało ręce i nogi. Tak właśnie się zastanawiałem, czy uda nam się złapać stworzenia leśne. Patrz tam. Cała grupa jeleni. Czekaj, zaraz się zatrzymam i zobaczę, czy mogę to trochę lepiej nakręcić, a nie z roweru. Patrz, w ogóle się dziady nie boją. Niestety już tak są przyzwyczajone do człowieka, że podchodzisz i nie wzrusza ich to. No masz dzisiaj szczęście, ci powiem, bo patrz. Druga grupa, jeszcze większa. Patrz, ile ich tu jest. No tu jest ich ze 20, czy masz 15, tam jeszcze jeden. Powiem ci tak w tajemnicy, tylko między nami, że jedziemy jeździć po szlakach, których teoretycznie nie powinniśmy jeździć, bo to są ścieżki dla pieszych, ale że jest środek tygodnia. O, znowu, patrz no. Ale ich tu dzisiaj jest. Pojedziemy powoli, żeby ich nie przestraszyć. O, patrz, ale ładne. O.
O. Wszystko tu mamy, patrz, dziczyzna, nawet bażanty są dzisiaj. Jakby widzieli, że ja będę dla ciebie odcinek nagrywał, patrz. A ten się w ogóle nie boi, dziad. A jaki ładny, no ładny jesteś, ładny, uciekaj, uciekaj. No niesamowite, naprawdę. Nieczęsto mi się zdarza, żeby tyle jeleni zobaczyć i jeszcze bażanty. A to jest chyba to miejsce, gdzie one właśnie lubią przebywać. Tu jedziemy, to się w naszym świecie nazywa potocznie single track. Naturalny single track. Ścieżki wychodzone właśnie przez jelenie i inne takie stwory. No jest tu trochę błoto, nie powiem. Nie spodziewałem się, że nie będzie. Taka to już niestety kolej rzeczy. Dojechaliśmy właśnie do takiego pierwszego, lepszego punktu widokowego. Wygląda to tak. Mamy tutaj widok na kilka dobrych kilometrów z góry. I nawet tam z tyłu widać wieżę BT. Dla niewtajemniczonych British Telecoms. Tutaj nasz pierwszy nieoficjalny trakt na dzisiaj, bo tamten to było takie tylko rozeznanie. No i tak jak powiedziałem, no to jest trakt naturalny, zaadoptowany jako ścieżka rowerowa, nieoficjalnie. No i można tam debatować, czy się powinno, czy się nie powinno. No dzisiaj będziemy, bo tu jest sucho, wszędzie indziej jest powódź i błoto, a ja jutro mam kolejną rajdę, także muszę jakoś wyglądać i nie chcę mi się za bardzo mieć roweru. Taka jest prawda. Na tym żadnych wielkich trudności nie ma. Jest szybki, kręty, skoków żadnych nie ma, trochę korzeni, otwarty, nie ma za dużo drzew, także nie ma za bardzo co przywalić. Zaczyna się, zaraz zobaczysz, takim dosyć ostrym zakrętem właśnie tu, którego nie do końca wyrobiłem, ale bardzo dobre klimaty. No trochę jednak kałuży jest, ale to jest tak nic w porównaniu do tego, co się dzieje po drugiej stronie. Tutaj my tutaj mamy. Ja tego tak za dobrze nie znam w sumie tej strony nawet, bo nie za często tu jeżdżę. Staram się jednak po tym nie jeździć, jak proszą. Tu jest korzeni trochę. Taki ostry zakręt w lewo. Pod górkę trochę. Po korzeniach znowu kolejny zakręt. I się wije w lewo i w prawo. Ale bardzo przyjemnie. Tutaj szybca sekcja. Można się tutaj w błotku wyłożyć, trzeba uważać. I teraz gdzie? Tu? Tu. Tu trochę stromo. Tu zawsze można w drzewo przywalić, trzeba uważać. I tyle. No i teraz wracamy na górę i następny. A jeszcze jedna rzecz. Trochę później pojedziemy pod drzewo z Władcy Pierścieni. To zobaczysz sobie taki tutaj atrakcyjny punkt w lesie, który często gęsto jest oblogany przez turystów. No i zrobimy sobie tam zdjęcie, z rowerem oczywiście. Tak w ogóle to na następnym epizodzie tak myślałem, że... Teraz się zastanawiam, jak to będzie po polsku. Przedstawimy Lee'ego? Nie, to chyba nie da się tak powiedzieć. Lee, ale powiemy przedstawimy Lee'ego. Tak, Lee to jest mój kolega, z którym bardzo dużo czasu spędzam na rowerze, także... Przydałoby się. On zawsze coś śmiesznego powie, także przetłumaczymy, pośmiejemy się. Następny trail nazywa się Avengers Tony Stark, także Mr. Iron Man po polskawemu. No i czym się charakteryzuje? W zasadzie bardzo długa, prosta. Kilka tylko zakrętów pod koniec, na strumiźnie, ale bardzo szybki. Chyba najlepszy po tej stronie lasu. Ja aż tak tam szalał nie będę, ale tu się można rozpędzić do takich sporych prędkości na tym. Trzeba dobrze wiedzieć, gdzie używać hamulca. Luźno. Czuję pod kołami. O, i takie zakończenie. Krótki. Ciężko wyhamować ten koniec. No, teraz się rozpędziłem. Także stamtąd przyjechaliśmy. Rower ma 2,5 roku. No, trochę więcej. Przyjechałem 5403 km, mamo. Dobra, teraz się szykuj, bo będzie trochę wrażeń. Średniej wielkości skok. Też naturalny, nikt tego nie budował. Sam się stworzył. No i zobaczymy, ja tam nie będę dzisiaj za szybko jechał, bo jest ślisko. I grzęzno. Grzęsko? Grzęzno? Grzesko. Zapominam po polsku mówić. Grzęsko. No i zobaczymy, czy przelecimy cały, czy nie. No tutaj trochę kałużasto. Tu jedziemy. O, jaka duża kałuża, ominiemy z bokiem. Nie chce mi się to wmoczyć, jak mówiłem. Oj, tutaj jest właśnie teraz ten skok. Nie, jest on jakiś. O, taki o.
można zrobić duży skok, można zrobić mały skok, jak tam kto lubi. Wiadomo, im szybciej jedziemy, tym dalej lądujemy. A tu też drop. I tyle. Wszystko tutaj jest dosyć krótkie, ale zaleta jest taka, że nie trzeba też długo pedałować pod górę. Teraz, jako że jesteśmy w odpowiedniej części lasu, to pojedziemy pod to drzewo, zrobimy sobie zdjęcie, tak jak było obiecane. No i jest, znaleźliśmy. No i niech ktoś mi powie, że to nie wygląda jak ent. Wygląda. Nawet ręce ma tam takie, nogi, czym z boku jeszcze wygląda. O, tak wygląda. Można nawet sobie przez niego tutaj, przez środek przejść. Proszę bardzo. O. Tu się zatrzymam, ci pokażę, bo taki trochę smutny widok. Cały ten obszar tutaj był zarośnięty drzewami, no ale zrobili ścinkę i teraz wygląda jak pustynia. A ze ścinanek zostało już tylko tyle, wszystko resztę pozabrali. Dobra, zanim to przejedziemy, to się zatrzymamy i pokażę ci do kamery, jak to wygląda, żebyś się nie martwiła. Jest takie, nie wiem, może 1,60 m. Taki tutaj hopka zaczyna, tam się ląduje. No wiadomo, jeden minus tych skoków takich budowanych na dziko w lesie jest tak, że są niewypełnione. To się tutaj po angielsku nazywa gap jump. Także jak się nie doleci tam i wyląduje się tu, no to się ma trochę problem. Ale to nie są skoki wielkich rozmiarów. Także nie trzeba być jakimś super guru. Zobaczysz zaraz, że jak się jedzie, trzeba po prostu wiedzieć, znać odpowiednią prędkość do tych skoków i wtedy jest wszystko ok. Dobra, to zróbmy to. Bardzo dużo miejsca, żeby się rozpędzić, nabrać odpowiedniej prędkości. No i odpowiednia prędkość to tutaj klucz. Raz, dwa, trzy i ostatni. Cztery. No i tyle. I po strachu. Tak wygląda ten ostatni. Wjedźmy do tej dziury. Jaka to jest długość? Trochę dłuższy jak rower. No ale jak tu się przednim kołem przyfastryguje w to drzewo na lądowaniu, no to jest niefajne. Ale sporo godzin poświęconych na trening. Jakimś tam guru w skakaniu nie jestem. Nie będę tutaj nikogo kłamywał, ale takie małe to można robić. Jedziemy teraz na kulminację dzisiejszego odcinka. Chyba najstrąższy trail po tej stronie całego lasu. Już naprawdę zapominam i zaczynam gadać po polskowemu. Powinienem powiedzieć najbardziej stromy. Tu się zatrzymamy na chwilę i ci pokażę. To jest takie miejsce widokowe. Często gęsto się tutaj zatrzymuję. Siadam sobie tam na tym pieńku. O, tutaj. Zjadam sobie banana. Mam ze sobą papkę owocową. I siedzę sobie, oglądam naturę i podziwiam widoki. Jak słyszysz, ptaszki śpiewają, także może wiosna idzie. To jedziemy na ten tutaj stromy. O, ale tu masz też taki fajny widok, patrz. Tam widać na dobrych kilkanaście kilometrów. Dobra, my pojedziemy tu. Ten tutaj ma sporo dropów. O! Ale też tu już prawie na pamięć. Tutaj trzeba zwolnić, bo można nie wyrobić. Jedyna przeszkoda, która czasami mi tutaj sprawia trochę niespodzianek, są, o, właśnie te dwa drzewa tutaj. O, bardzo blisko siebie są, ale mam bardzo szeroką kierownicę 800 mm. Tu jest trochę stromo, trzeba uważać. O. I przyjechaliśmy. I nie leżymy. I nie zbieramy zębów. Sukces. Czekaj, zejdźmy, pokażmy, jak to wygląda. Z bliska. I tam trochę to już się płukało chyba, bo nie jest takie straszne jak zawsze. Pamiętam, jak pierwszy raz tutaj przy tym stałem, to powiedziałem sobie, że nigdy nie będę w stanie po tym jeździć. No ale teraz jeżdżę. Także jak ze wszystkim, kwestia praktyki. Dzisiaj spróbuję coś innego. Zobaczymy do końca. Tą ścieżką dojedziemy. Tutaj się zatrzymam i pokażę ci właśnie, jak można naturalne ukształtowanie terenu wykorzystać. W tym przypadku na przykład do skoku. Taka tutaj górka przy tym drzewie. Masz wyskok, tam jest lądowanie szerokie. Lewo, prawo, nawet jak się pomylisz. A zasuwasz stamtąd z góry
Także jak tutaj nie będziesz po hamulcach dawać, to tak lecisz sporo tam. Kawałek tam podskoczymy. No to lecimy. A raczej podskakujemy. Najlepiej z tej trawy tutaj. O, nieźle. Końcówka jest taka stroma. Szybka, stroma. O, jakieś drzewo leży nowe. O! Oh my god. I na koniec można było zaliczyć glebę. Trochę mi tyłem zarzuciło. No to tyle, mamo. Nie będę cię zanudzał. Zrobiliśmy 18 km. Prawie 2 godziny jazdy. Nie jest źle, jak na popracy. Super. A jak już tutaj sobie rozmawiamy, to jutro zabieram cię na wycieczkę w góry. To tyle. Pa.